Siemam witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam moją listę znajomych, ale na samym początku zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i pamiętajcie również, że w tym odcinku jest ukryte hasło na darmowego skina do Karla, także oglądajcie do końca, oglądajcie uważnie, wpisujcie hasło w komentarzu i Myślę, że zgarnięcie właśnie sobie takiego skina za darmo. Również strasznie dużo osób pyta mnie, czy dodam do znajomych, czy dodam do znajomych za hajs. Niestety, ja do znajomych na moje główne konto nie dodaję, ale pomyślałem, że jeżeli uda się dobić 50 tysięcy subskrypcji na moim kanale, to dodam kilka osób do znajomych. Zobaczymy jaka będzie to ilość. Myślę, że z 5 osób, może trochę więcej. Zobaczymy jak to w ogóle wyjdzie. Na razie trzeba po prostu te 50 tysięcy subskrypcji dobić. Trochę, trochę sporo brakuje. Yy, tych subów do dobicia. Także, jeżeli chcecie taki giveaway, myślę, że mogę tak to nazwać, to zasubskrybujcie kanał. A ja już tutaj przechodzę do mojej listy znajomych i zaraz Wam tutaj pokażę, kogo mam znajomych. Ogólnie mam 251 znajomych. Mamy tutaj na ostatnim miejscu jakieś w ogóle konto VCRA. Nie wiem skąd to konto tutaj się wzięło. Jest to w ogóle dodane jakoś tak przez Supercell ID, tak mi się przynajmniej wydaje. Lecimy sobie też od dołu, oczywiście. Na dole, jak może się zauważyć, strasznie dużo osób nieaktywnych. Mamy tutaj osoby nieaktywne 5 dni, a mamy również osobę, która jest nieaktywna 1227 dni. Także naprawdę kawał. Czasu nie wchodził na grę, kawał czasu jest nieaktywny. Również mamy tutaj np. 186 dni, 708 dni. No jak możecie zauważyć, z dołu strasznie dużo osób nieaktywnych, ale ja tych osób nie wyrzucam. Jak dodałem do znajomych, to po prostu już ich tutaj mam. Co z tego, że są nieaktywni? Kiedyś z nimi tutaj dużo grałem, dlatego po prostu ja ich znajomych zostawiam. Nie przeszkadzają mi, także po prostu, tak jak mówię, ich nie usuwam. Na przykład Tom02, który jest nieaktywny, 230 dni. Pamiętam w ogóle, jak z Tomem02 się umawiałem na nagranie odcinka właśnie Złote Duo. Ja wtedy miałem gold mecha, bo on miał mecha Crowa i właśnie taki odcinek sobie razem z nim nagrywaliśmy. On niestety już tutaj 230 dni temu. Był aktywny, więc już widać, że nie gra Ja w międzyczasie będę sobie scrollował tą friend listę Żeby w miarę tutaj to szybko poszło Mamy również Komina, który 273 dni temu był aktywny Także też już długo nie wchodził Emil Bez, na przykład 464 Tak jak mówiłem, ja tych osób po prostu nie usuwam Mi nie przeszkadzają, także po prostu zostawiam Są to bardziej tacy starsi, jeżeli mogę tak powiedzieć, gracze Którzy kiedyś naprawdę dużo grali Teraz już niestety sobie grę odpuścili no i po prostu są mniej aktywni, albo w ogóle, jest tu też moje drugie konto, oczywiście jest e, Money Capital, jest to w sumie pierwszy twórca, który się tutaj e, trafił, który też ma ustawiony tą ikonę, bo za bardzo nie wiem kto tutaj nagrywa z tych znanych kto nie nagrywa także no niektórzy są też po 6 dni na przykład nieaktywni e, Wiadomo, im wyżej tym e, tutaj osoby są bardziej aktywniejsze, jeszcze tutaj jakaś Vanessiera, mam nadzieję, że dobrze ten link przeczytałem, 445 dni temu aktywny, także też już e, dosyć, dosyć długo nie wchodził na gierkę, kilka tutaj 30 rank, w sumie dosyć sporo tego e, tutaj powbijał, także e, też naprawdę dobry był gracz, no był, bo niestety już nie gra, mamy na przykład Han Solo, a teraz sobie wylosujemy osobę, która zgarnie darmowego skina, mamy już komentarze załadowane, także klikamy start, zobaczymy kto z tego skina tutaj zgarnie, a będzie to... Snaksi 8348 hasło komar, pozdro, oczywiście również pozdrawiam Pamiętaj, żeby pod tym odcinkiem napisać mi swojego Discorda, żebym mógł się z tobą skontaktować I przekazać tobie tego skina Pamiętaj, że masz na to 24 godziny A teraz już przechodzimy do odcinka Lecimy sobie oczywiście dalej do góry eee, Tutaj są już gracze bardziej aktywni 150 miejsce, tutaj ma Andrej, także lecimy Powoli do góry mamy również Bobiego znajomych. Pamiętam w ogóle, jak Bobby pomagał mi i Hardkorowi dobić 35 rank. Nie pamiętam dokładnie, jaka była to postać, ale na pewno odcinek był na kanale. E, graliśmy to oczywiście na chodzenie, także go tutaj do znajomych dodałem. Mamy też tutaj w sumie e, TikTokera. Jak możecie zauważyć, jest to w sumie e, best, tak jego TikTok się tutaj nazywa. W ogóle, tutaj akurat ciekawe, bo wysłał mi zaproszenie do znajomych. Ja później sobie, idę na TikToka, scrolluję, a się okazuje, że on tutaj na TikToku e, coś nagrywa. Także po prostu stwierdziłem, że go dodam. Ogólnie mogę wam pokazać jeszcze jego konto. Tak to wygląda tutaj, melody na 3 piątce. Także ogólnie tak to wygląda. Tam widziałem kilka TikToków, właśnie na przykład z tą piperką. E, z melody też sobie widziałem, jak wbijał. Lecimy sobie dalej. Wyżej mamy tutaj Jacka. No, dużo osób mam bardziej takie, którzy są. Nieaktywni teraz, mniej grają, mniej wbijają pucharów, ale kiedyś byli naprawdę bardzo dobrzy. Na przykład tu Coach Cory, jest, który jest nieaktywny 163 dni, ale to jest ogólnie ten prawdziwy. Jak możecie zauważyć w karcie bitewnej ma tutaj ten, tą ikonę twórcy, także jest to prawdziwy Coach Cory. Też już widać, że nie wchodzi na gierkę, w ogóle nie wiem jak tam u niego na YouTubie to wygląda, czy on w ogóle jeszcze coś nagrywa, czy on już w ogóle przestał nagrywać, może nie mam pojęcia, więc jeżeli wiecie to możecie dać znać, ewentualnie sam sobie tutaj po odcinku sprawdzę, bo tak w sumie jestem dosyć ciekawy. Mamy kaza w znajomych, lecimy sobie dalej. Już tutaj taka setka znajomych się pojawia, bo już doszliśmy właśnie do setnej pozycji. Lecimy oczywiście wyżej. Ja Wam tak bardziej tutaj pokazuję te niki, i w ogóle myślę, że też nie ma sensu, żebym o każdym tutaj znajomym dużo opowiadał. Bo też myślę, no, że nie ma co. Bardziej Wam tutaj pokazuję, po prostu jak to u mnie wygląda. Mamy też Jasona. Naprawdę bardzo dobry gracz, jeżeli chodzi tutaj yy, o Brawl Stars Mamy ID, który jest też nieaktywny, który w tym sezonie nie gra w ogóle rankedów Od ostatniej aktualizacji nawet nie grał yy, rankedów Jest to oczywiście oryginalny, troszkę tutaj 3 piątek yy, powbijał, troszkę dużo, że tak powiem Ale widać, że też już tutaj za dużo nie gra, bo 12 dni temu aktywny Także, no, można powiedzieć, dwa tygodnie już tutaj na gierkę nie wchodził Mamy też również tutaj Arka jest to oczywiście ten prawdziwy ark, twórca, zresztą możecie zobaczyć po ikonie twórcy lecimy sobie wyżej, tu takie top 60 się już zaczyna, więc coraz wyżej, coraz więcej pucharów, coraz aktywniejsi gracze Mamy również Oliwiera, z którym kiedyś tutaj dużo grałem, jeżeli chodzi o jakieś turnieje w ogóle, niestety nasze drogi się rozeszły Myślę, że nawet z dwa lata albo więcej już razem nie gramy Przestaliśmy grać ze sobą. Kolejnym twórcą jest tutaj Gael. MMR-sza również jest tutaj w znajomych. Też już go jakiś czas temu po prostu dodałem. Oczywiście hardcore też jest w znajomych. Dochodzimy w sumie już tutaj do e, góry, że tak powiem. Już do ostatnich miejsc, bo mamy tutaj top 20, że tak powiem. Jestem na 24 miejscu, już tutaj po 74 tysiące pucharów, 76. E, także podchodzimy sobie już tutaj coraz wyżej. Mamy Volgara oczywiście w znajomych. Lachit w sumie jest kolejną, yy, kolejnym YouTuberem, którego mam yy, w znajomych. Można tutaj zobaczyć jego profil 80 tysięcy pucharków yy, Kilka tutaj 3 piątek powbijanych w tym sezonie. Oczywiście jest to prawdziwy Lachit yy, Na czwartym miejscu mamy tutaj Princessy. To trzecie miejsce ma Simon. Yy, ostatnio go właśnie tutaj do znajomych na live w sumie na TikToku dodałem. Mamy również Witar Sharka oraz na pierwszym miejscu George. W ogóle Witar Shark dużo gra. Strasznie dużo gra, ma prawie 90 tysięcy zwycięstw na 3 vs 3. On strasznie dużo gra, dużo pucharów wbija. Tutaj mamy 33 tysiące trójek, także e, troszkę mniej. Ale Vital Shark właśnie go zapamięta z tego, że on zawsze dużo e, gra, dużo pucharów wbija i właśnie jest wysoko w tej topce. Także tak wyglądała cała moja lista znajomych: 251 znajomych e, aktualnie mam, jeszcze 15 osób czeka tutaj na. Zaakceptowanie. A ja myślę, że to było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, czy chcielibyście taki giveaway na właśnie dodanie do znajomych na 50 tysięcy subskrypcji. Pamiętajcie również, że w tym odcinku było ukryte hasło na darmogę skino do karla. Mam nadzieję, że udało Wam się tutaj wyłapać wszystkie literki i poprawne hasło wpiszecie właśnie w komentarzu. Zostać łapę w górę, zasubskrybujcie kanał. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka siema!